Po pierwsze, skąd się biorą aplikacje? Ze sklepu. Przy czym, że ze sklepu to nie znaczy, że koniecznie trzeba za nie zapłacić. I teraz zasłoniłem ekran, a to nie ja jestem ważny, tylko ekran. Widzicie Państwo aplikację do zondli. Słyszeliśmy wiele o zondlach. Musimy, korzystając z urządzeń mobilnych, pamiętać o tym, że tutaj obowiązuje zupełnie inny paradygmat użytkowania sprzętu. Najczęściej nie używa się strony www w standardowej przeglądarce, tylko używa się wyspecjalizowanej aplikacji, która obsługuje jedną stronę www albo jeden program. Zondle są obsługiwane aplikacją Zondl firmy Zondl. Trzeba ją ściągnąć ze sklepu. Wchodzi się na adres play.google.com. Jeżeli jesteśmy zarejestrowani w Google, czyli mamy konto Google, które jest wkonfigurowane w nasz smartfon, tablet, telefon, to wręcz od razu na dzień dobry dostajemy taką informację jak tutaj. Aplikacja jest zgodna z niektórymi Twoimi urządzeniami. Widać, że ja mam wkonfigurowane na jednym koncie 3 różne urządzenia, smartfon i 2 tablety. I dostaję od razu informację z tymi urządzeniami, ta aplikacja współpracuje. Klikam zainstaluj i w mojej kieszeni wyrasta aplikacja. Sama. Analogicznie dzieje się w tabletach i, przepraszam, smartfonach Apple'a, iTunes, Apple.com. Tam sobie możemy, nie mając jeszcze tabletu nawet, znaleźć daną aplikację. Dowiemy się, czy jest zgodna z naszym sprzętem, czy sprzętem, który zamierzamy kupić. Albo wprost z urządzenia wejść do sklepu i tam ją poprać. Jeżeli jest płata, dowiemy się o tym od razu. Jeżeli urządzenie zużywane przez naszych uczniów, oczywiście w sklepie tego urządzenia nie powinno być konfigurowanej karty kredytowej. Bo naturalnie, jeśli aplikacja jest płatna, płacimy automatycznie kartą kredytową. No i można sobie wyobrazić, że dzieciaki zupełnie nieświadomie, nie chcąc niczego złego uczynić, po prostu będą klikać, żeby sprawdzać różne aplikacje i płacić za nie. Z naszej karty kredytowej, oczywiście nie szkolnej, bo takiej sytuacji sobie w Polsce raczej nie wyobrażam. Musimy pamiętać, że mały ekran to jest swoiste medium, tak ogólnie. I nawet jeżeli jeszcze nie używamy małych urządzeń z małymi ekranami, trzeba się do tego powoli przygotowywać, da się. Poza tym musimy pamiętać, że nie wszystkie formaty, do których jesteśmy przyzwyczajeni w PC-tach, są wygodne w urządzeniach mobilnych. Jak się do tego zabrać? No po pierwsze, jeśli chodzi o przechowywanie danych, problem pierwszy. My jesteśmy przyzwyczajeni do dysków, do pendrive'ów przenośnych. Cieszymy się, jeżeli tablet ma taki wtyk USB, do którego się da pendrive'a wsadzić. Jak tak, to jest dobre, jak nie, to jest złe. Nie, jak nie, to znaczy on tak naprawdę wymusza na nas racjonalne posługiwanie się danymi. Oduczmy się od pendrive'ów. Tutaj zresztą wczoraj przy tej wielkiej katastrofie internetowej, która się, jak się okazuje, była po prostu wywołana burzą, jakaś większa magistrala w Warszawie przy okazji padła. Wiele z tych katastrofek małych, typu nie możemy się dostać do swoich danych, w ogóle te problemy by się nie pojawiły, gdyby wszyscy stosowali się do zasady takiej oto. Przestań używać USB, przestań używać narzędzi online, używaj na przykład Dropboxa albo dysku Google. Jeżeli przez chwilę nasze urządzenie ma dostęp do sieci, nie zawsze, tylko przez chwilę, ono automatycznie zsynchronizuje dane. Nasze dane są w naszym urządzeniu. Jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana, te dane zostaną rozpropagowane po wszystkich urządzeniach, w których mamy wkonfigurowany dysk online. Dysk online, żeby był dobry do szkoły, powinien być wieloplatformowy, dlatego na przykład do Apple'owców apeluję o użytkowanie dysku Google albo Dropboxa, bardzo znanych rozwiązań wieloplatformowych, a nie iTunesa, ponieważ z polityki firmy Apple wynika, że iTunes nie będzie dostępny dla Androida. Pamiętajmy, że e-mail z załącznikiem nie jest rozwiązaniem. Poczta elektroniczna jest starsza od internetu. Daje się przenosić dane za pomocą załączników e-mailowych, ale one są niewygodne w użyciu, a już zwłaszcza niewygodne w urządzeniach mobilnych. Przy okazji taka mała próbka. Kliknąłem palcem zdjęcie zrobione tabletem i pod palcem rozwinęła mi się lista, której tylko część Państwo widzicie. Inna strona tego innego sposobu przenoszenia danych w tabletach i smartfonach.
Przed moim nosem wyrośnie lista rzeczy, które mogę zrobić z moimi danymi. Moje urządzenie automatycznie, zależnie od jego konfiguracji, od programów, jakie tam mamy, da mi takie możliwości, na przykład jak wyślij na dysk Google, wyślij do Dropboxa. Jak bardzo koniecznie chcemy, to wyślij mailem, da się. Albo wyślij do innej aplikacji. My nie mamy myśleć tym, że są jakieś pliki, jakieś foldery, gdzie my je mamy, jak je skopiować i tak dalej, jaki program służy do kopiowania plików. Tylko dane przesyłamy z jednej aplikacji do drugiej. Prezentacje. PowerPoint jest nobliwym staruszkiem, w związku z tym nie każde urządzenie jest w stanie obsłużyć ciężką prezentację PowerPointa. To jest bardzo fajne narzędzie, jak go właśnie w tej chwili używam na ekranie. Ale tak naprawdę, dlaczego ja bardziej lubię PowerPointa niż Prezi? Dlatego, że PowerPoint pozwala na wyeksportowanie slajdów do serii obrazków. A seria obrazków, czyli seria slajdów, jest do odtworzenia na literalnie każdym najgorszym, najsłabszym sprzęcie mobilnym. Natomiast Prezi nie. I w związku z tym niekoniecznie musimy używać formatu PPTX, jeśli nawet mamy prezentację. Możemy dawać naszym uczniom prezentację w postaci serii obrazków, które są na pewno do przejrzenia na każdym sprzęcie. Możemy używać prezentacji online. Dokumenty tekstowe typu Word. Przestańmy używać Worda i jemu podobnych, to pierwszy postulat. Zastanówmy się nad edytorami specjalnie przygotowanymi dla urządzeń mobilnych, takich jak na przykład Evernote, który powstał dla Apple'a, ale w tej chwili ma swoje mutacje na wszystkie praktycznie platformy i notatki zrobione w Evernote'cie znowu automatycznie będą się rozpropagowywały po wszystkich naszych urządzeniach, a jeśli je współdzielimy albo publikujemy, automatycznie będą je mieli na przykład wszyscy nasi uczniowie. Wprowadzanie danych. Troszeczkę na ten temat było wczoraj. Pamiętajmy, że klawiatura taka klikana na ekranie dotykowego urządzenia to jest tylko pierwszy pomysł ludzkości, jak postąpić, żeby na dotykowym ekranie zasymulować klawiaturę. Był to historycznie pierwszy, najstarszy, najgorszy sposób na wprowadzanie danych. W związku z tym pamiętajmy nie tylko o klawiaturze typu Swipe, nie tylko o rozpoznawaniu żywej mowy, ale również o znakomitym, on się świetnie sprawdza u uczniów, systemie przekazywania danych za pomocą kodów QR, kodów powierzchniowych. Warto się nimi zainteresować. Duże dokumenty i książki. Nie uważajmy, że PDF to jest e-book, bo nie jest. PDF jest wzorcem materiału drukowanego, jest przeznaczony do druku. W związku z tym nie ma wielu funkcji, które są niesłychanie przydatne, bardzo potrzebne w urządzeniach dotykowych. Jest niewygodny, ma tylko jedną zaletę, taką, że jak sformatujemy stronę, tak ona jest do końca życia. Co jest świetną zaletą, jak patrzymy na papier, ale bardzo wątpliwą zaletą, jeśli mamy mały, trzycalowy ekranik, na którym strona koniecznie musi wyglądać tak, jakby była w formacie A4. W związku z tym, zamiast PDF-a, zacznijmy się uczyć na przykład używać EPUB-a, który jest bardzo prostym formatem, technologicznie bardzo prostym, bardzo lekkim. Każde urządzenie go potrafi odtworzyć. W PC-cie zwykły dodatek do przeglądarki Firefox już zamienia Firefoxa w czytnik EPUB-ów. Do każdego najsłabszego urządzenia istnieje aplikacja, która potrafi to czytać. A do produkcji książek, a to jest bardzo dobrze się zapowiadające w ogóle sposób na aktywność z uczniami. Mieliśmy tego przykłady wczoraj i dzisiaj. Zalecam zainteresowanie się taką aplikacją, która jest otwarta, źródłowa, wolno dostępna. Jednocześnie można na niej czytać e-puby, ale również można je na niej tworzyć. Ten proces czytania i tworzenia jest wymienny. Ta prezentacja oczywiście będzie dostępna. Zapisywanie na papierze prezentacji z ekranu jest sensowne tylko dla dotykowców. Jeśli Państwo są dotykowcami, proszę to robić, potem proszę wyrzucić kartki i wziąć sobie tę prezentację w wersji online. Ale my od razu nie mamy programu. Strony www. Pamiętajmy, że nie tylko już ciężkie strony są trudne dla małych mobilnych urządzeń. Przede wszystkim przyjmijmy, a z tym się bardzo ciężko rozstać, zwłaszcza matematyką i fizyką, że technologie Flash i technologia Java
które są bardzo często dostępne na stronach Google, właśnie w interaktywnych elementach, w symulacjach różnego rodzaju i tak dalej, że to są technologie, które odchodzą. W tabletach Apple od początku nie ma flasha. W tabletach i smartfonach z Androidem był, teraz jeszcze na żądanie można go zainstalować, ale on nie realizuje się najlepiej, nie jest dobry. Więc starajmy się raczej szukać zamiennych formatów. Jak szukamy jakiejś, nie wiem, symulacji dla naszych dzieciaków, jak jest do dyspozycji wersja w HTML5, który jest przyszłościowy, jest znakomity, jest teraz obsługiwany przez wszystkie nowoczesne przeglądarki, to wybierzmy HTML5. W każdym razie pamiętajmy to pojęcie i interesujmy się. Problem kabla wideo pojawił się tu wczoraj i dzisiaj, zaowocował serią pytań, czy i jakie tablety mają takie wyjścia wideo, jak taki kupić, najważniejsza rzecz w takim razie. No, po pierwsze pamiętajmy, że w ogóle kable to poprzednia era. Wprawdzie, no tak, do mojego smartfonu, który jest w kieszeni, też jest taka przejścióweczka, którą z drugiej strony można podłączyć do pełnowymiarowego Full HD telewizora, czyli na pewno to urządzenie znakomicie wysteruje wielkoekranowy telewizor albo projektor. Ale to nadal jest kabel, jest potrzebna przejściówka, przejściówka zawsze zginie, jak nie to kabel, a jeśli Państwo będziecie mieli taki super, te witajcie chińskie tablety mają takie wyjścia HDMI, to pamiętajmy, że jak do tego przyłączymy 5 razy ciężki, gruby kabel wideo, to nam wyrwie pół tabletu. Tutaj widzieliśmy dzisiaj też, że te przejściówki nie są najlepsze. W związku z tym, po pierwsze, pierwsza rada. Pamiętaj, że 20 małych ekranów to więcej niż jeden duży, czyli raczej zainteresujmy się, jak to zrobić. Tu w sali to jest inna historia. Nie wszyscy mamy tablety, jest nas 300 osób, więc jeden duży ekran załatwia sprawę. Ale w klasie, jeżeli uczniowie mają kilkanaście urządzeń mobilnych, to dobre pytanie jest takie, jaka aplikacja załatwi, że ja mogę prowadzić u siebie prezentację wideo, a oni u siebie mogą oglądać każdy na swoim ekranie. Zwykły system prezentacji online, dokumentach online Google pozwala na prowadzenie prezentacji. Czyli ja u siebie klikam, a uczniów się zmieniają zdanie. A jeżeli już koniecznie musimy myśleć o jednym dużym ekranie, ja Państwa zostawiam tylko z tym skrótem DLNA, który oznacza system przesyłania obrazu przez sieć danych TCP. Czyli istnieją urządzenia zgodne z tym standardem, na przykład mój smartfon jest, istnieją telewizory zgodne z tym standardem, czyli telewizor, który może odbierać bezprzewodowo obraz przez sieć bezprzewodową. Sieć bezprzewodową mamy. Jest bezprzewodowa, czyli nic nam nie wyrwie kabelka. Natomiast istnieje oprogramowanie do PC-ta, więc PC może posłużyć jako taka przejściówka, której nie musimy trzymać w ręce. Istnieją aplikacje do wszelkich rodzajów tabletów, więc zainteresujmy się w sklepie Androida czy w iTunes, która aplikacja współpracuje ze standardem DLNA. Pamiętajmy, jeszcze raz powiadam, że najczęściej jednak dobrym rozwiązaniem jest zainstalowanie aplikacji obsługującej stronę, a nie wejście na stronę przeglądarką, na przykład do edunews.pl i instalujemy aplikację, a nie wchodzimy na stronę edunews. Da się, oczywiście, ale jeżeli mamy mały 3-calowy ekran, to zwykle taka aplikacja do obsługi strony załatwi znacznie więcej. Więcej na ten temat, po pierwsze pod skrótem w moim serwisie e-nauczanie.com, czyli mobilne e-nauczanie.com. Po drugie przypominam, zachęcam do zapisania się do grupy, która w tej chwili jest dopiero w stanie tworzenia, ale już szybko rośnie. Mobilizatorzy edukacji. Przypominam również, że w edustore.eu jest para poradników na temat mobilnej edukacji. Natomiast chciałem Państwu jeszcze pokazać tym, którzy nie siedzą w tej chwili cały czas na fejsie, jedną z najładniejszych recenzji, jaką tutaj znalazłem. Jednego z wczorajszych dyskutantów i z tym Państwa zostawiam. Dziękuję.